Czym jest samotność? Miejscem, gdzie możemy się odnaleźć, choć lepiej nie zostawać tam dłużej. Zaskoczony? Co tu robisz? Chcesz wiedzieć? Angelita? Proszę. Dziękuję. To więcej niż ustaliliśmy. Byłaś świetna, dzięki. Jak uważasz? Zostaw nas samych. Pamiętaj, możesz na mnie liczyć. Angelita zawsze jest lista para lo que sea. Pieniądz to pieniądz. Sam rozumiesz, mały. Czemu to zrobiłeś? Żebyś zrozumiał, że nie jesteś dla mnie rywalem. Zatańczysz, jak ci zagra. Telefon do domu starców to twój pomysł? Gratulacje, nie jesteś taki głupi, jak myślałem. Mam cię na oku już od dawna. A szuflada na skarpetki to kiepski schowek. To moje. Więcej ze mną nie zadzieraj. Jeśli nie chcesz, żeby mama pomogła mi w organizacji imprezy urodzinowej, musisz jej o tym powiedzieć. Prawda. Tylko uważaj. Najpierw wybadaj teren. Spytaj ogólnie. Lepiej załatwić to po dobroci. Żartujesz? Nic do niej nie dotrze. Tylko krzykiem i awanturą coś załatwię. Wiem, co mówię. Jose, masz chwilę? Gandia mnie wezwał. Muszę lecieć. Czemu Gandia? Słyszałem, co zrobił Franco. Dobrze wie, że impreza urodzinowa jest dla ciebie bardzo ważna. Nie do wiary. Tylko ty mnie rozumiesz. Pokłóciłem się z nim, bo uważam, że źle zrobił. Moja bratanica, najpiękniejsza, najelegantsza i najmodniejsza, będzie miała swoją imprezę. Powiedz tylko ile. Dzięki, ale na razie jeszcze nie wiem, co zrobię. Podaj sumę, chociaż w przybliżeniu. Za kilka dni wyjeżdżam. Ale będziesz na moich urodzinach? Oczywiście. Tylko nie pomogę w przygotowaniach. Nie musisz. Mam Almę. Wszystkim się zajmiemy. Almy też nie będzie. Nie pomoże ci. Mylisz się. W przyszłym tygodniu umówiła nas z organizatorem przyjęć. W przyszłym tygodniu? Jesteś pewna? Oczywiście przekażę. Do widzenia. Zaraz zaniosę. Właśnie tam idę. Mogę cię wyręczyć. Liścik? A tak, proszę. Wszystko zaniosę. Nie zdążyłam przeczytać. Carlo, co za niespodzianka. Ślicznie wyglądasz. Podoba ci się? Czekałem na ciebie. Dlaczego? Mam pytanie. Słucham. Tylko proszę, mów prawdę.
Ya lo dices tan serio. Jesteś taki poważny. Już się boję. Para mí es muy serio, Roberto. No to dla mnie bardzo ważne. Muy importante. Potem jak twoja mama odwołała wyjazd z kraju, wspominała o podróży do Nowego Jorku? Czemu pytasz? Chyba mnie okłamała. I liczę, że ty powiesz mi prawdę. Tak. To znaczy nie. Przepraszam, nic nie mówiła o żadnym wyjeździe. Spokojnie. Nie powiedziała mi też, że zorganizuje mi jej przyjęcie urodzinowe. Może zapomniała. Mama taka już jest. Przyjęcie urodzinowe? Nic z tego nie rozumiem. Wiem jedno. Mama cię kocha. Jeśli coś jej nie wyszło, to niechcący. Zrobiła to z głupoty. Nie, jedynym głupcem jestem ja. Cześć, tu Mia. Zastałam Almę? Tak, już ci daję. Mia. Hola, Mia. ¿Cómo estás, mi amor? Co słychać? Ay, Almiux. Martwię się. Bo Roberto, czyli twoja córka, dowiedziała się, że organizujesz mi urodziny. Jak to? Rozzłościła mnie. I musiałam powiedzieć. Nie. Poczekaj, mam drugi telefon. Co się stało? Boże. Muszę kończyć. To Roberta. Jeśli przeżyję, oddzwonię. Co się dzieje? Roberta dowiedziała się, że organizuje urodziny mi. Raczej tego nie przeżyjesz. Odbierz i powiedz jej, że jestem w spa w Bułgarii. Naważyłaś piwa, więc teraz je wypij. Odbierz. Jesteś już dorosła, prawda? Lidia, co słychać? Wszystko dobrze? Josefina, witaj. Mój syn, Diego. Cześć. Jak ci się podoba ten wóz? Wyścigowy. Niesamowity. Ładny, prawda? A jaki ma silnik? Przedstawię ci Tito. Tito! Pozwól. Witam pana. Co u ciebie? W porządku. Diego, mój syn. Tito Donati, mistrz samochodowy i najlepszy mechanik w tym kraju. Jest pan bardzo miły. On cię wszystkiego nauczy. Słuchaj go. Zdradzi cię różne triki. Tutaj zostaniesz prawdziwym kierowcą. Diego, słuchaj go. To mistrz. Musisz wygrać ten wyścig. Nazywasz się Bustamante. Baw się dobrze. Uważaj na niego. Pamiętajcie o bezpieczeństwie. Musi wygrać. Jasne. Informuj mnie o wszystkim. Do zobaczenia. Po pierwsze, musisz poznać wóz od podszewki. Chodź, pokażę ci. Gdzie byłaś? Musiałam coś załatwić. Pamiętasz naszą umowę?
¿Te acuerdas que habíamos quedado tú y yo en algo? Que no te ibas a meter. Miałaś już ze mną nie zadzierać. Sí, sí. Y de hecho, i tak jest. Nie robisz nic, co mogłoby mi zaszkodzić? Nie. Mam dosyć kłamstw. Przyznaj się, zdradziłaś mnie. Co zrobiłaś?